wszystkie lwy i zapraszam na prognozę na maj 2020. W tym miesiącu bardzo ważne wydarzenie, już 5 czerwca węzły karmiczne opuszczają oś rak koziorożec i będą przechodzić na oś strzelec bliźniak. Węzły karmiczne wyznaczają tak jak gdyby karmiczne zadania. Tutaj będą odbywać się także zaćmienia Słońca i Księżyca od 5 maja do końca roku 2021. I u Ciebie węzeł karmiczny, w którą stronę, tak jak i dla wszystkich, w którą stronę masz wyruszać i to będzie tematem już przez cały miesiąc, tak jak gdyby w tym miesiącu maju, ale także na następny rok 2021, są przede wszystkim przyjaciele, są social media. To jest także fokus na realizowanie marzeń oraz życzeń. I przede wszystkim ty, węzeł karmiczny w znaku bliźniąt ustawia się dla ciebie w pozytywnym aspekcie i w znaku strzelca w trygonie, co oznacza, że pojawią się nowe możliwości, nowe szanse dla ciebie, jeżeli chodzi o grupy socjalne, o przyjaciół, protekcję czy też social media. I tutaj razem z Pełnią, która będzie 7 maja 2020 w znaku Skorpiona, bardzo intensywna zresztą, ale w pozytywnych aspektach tym razem, bo normalnie pełnie w Skorpiona są bardzo trudne. U Ciebie ta pełnia rozpoczyna się w domu z jakimś etapem zakończenia czegoś, co robiłeś od dłuższego czasu. Pełnia w znaku Skorpiona albo jest tutaj związane może z tym, że niektórzy z Was byli od dłuższego czasu w domu, albo pracowali w domu, albo może robili remont, czy też urządzali się, czy też przeprowadzali się i ta pełnia tak jak gdyby zakończa pewien etap i widzę, że będziesz razem z planetami, które z byka będą przechodzić do bliźniaka i razem z tym węzłem karmicznym fokus przede wszystkim na realizację swoich marzeń i swoich życzeń, ale także współpracę z nowymi grupami, z nowymi przyjaciółmi, z innymi ludźmi i spełnienia osobiste. Podczas tej pełni w znaku Skorpiona Merkury jest w znaku byka i stoi w pozytywnym aspekcie do Neptuna. Te osoby, które pracują, ale nie są spełnione w danej profesji, czy też te osoby, które czują, że nie są na swoich miejscach, tak jak gdyby, nie czują, że są na swojej drodze powołania, myślę, że od pełni w znaku Skorpiona będą przemyślały zmiany swojej profesji. Od tego momentu do przez następne 6 miesięcy. Ponieważ Merkury stoi w kwadracie do 15 maja obok Urana i tutaj znajduje się także Słońce, fokus jest na Twoją profesję. Fokus jest na to, czy jesteś na drodze powołania, czy jesteś zadowolony w danej pracy. Ty jesteś lwem. Ty musisz zaistnieć. Ty musisz jaśnić swoją jasnością. Ty musisz się spełnić. Nie widzę Ciebie w jakichś pracach, czy też w pozycjach, gdzie jesteś uzależniony od kogoś, czy gdzieś służysz komuś. No to po pierwsze nie pasuje w ogóle do lwa, ale po drugie, ponieważ Uran już od roku znajduje się w znaku byka i tutaj przeprowadza rewolucję, chodzi o Twój status, tak? Jak Ty się przedstawiasz innym, o Twoją karierę. Czy rzeczywiście te czynności, które teraz wykonujesz, ta praca jest Twoja, tak? Czy spełniasz się, czy czujesz się wolny, czy czujesz się niezależny, czy czujesz się spełniony, czy masz dużo swobody do działania, do wykonywania tego, co robisz. Razem z Merkurem i Słońcem możliwe, że będziesz tutaj już nawiązywał kontakty, czy też może niektórzy z Was będą wysyłali już CV-ki, czy też będą szukali jakiejś innej pracy, czy też zastanawiali się, czy rzeczywiście ta praca, którą wykonujesz, daje Ci spełnienie w domu, spełnienie marzeń, ale także, że czujesz się sam spełniony w życiu.
Mars i Saturn stoją w opozycji. Mars to 12-5, tu widzę jakąś prowokację, tak? Tu widzę jakąś negatywną energię do 12 maja, szczególnie ostatnia dekada lwa może tutaj się mieć jakąś konfrontację z jakąś osobą. Oczywiście po pierwsze może być to jakiś mężczyzna lub też jakaś osoba, która ma inne zdanie, która ma inne poglądy, która ma inne ideologie życia lub też w relacjach czy w partnerstwach, w których się nie układa. Może do 12 dojść do jakiejś trudnej konfrontacji związanej właśnie z tą pełnią, że będziesz chciał następnie coś zmieniać. Mars w wodniku wyskakuje z czymś, co nie pasuje do ciebie, co nie zgadza się z twoimi poglądami i pomyślałabym tutaj o sobie, tak? Ponieważ Wenus jest w znaku bliźniąt i tutaj także przejdzie Merkury po pełni, czyli już 11, masz Merkurego w pozytywnym aspekcie, wykorzystaj to, tak? Czyli nawet jeżeli są jakieś prowokacje, czy to może być związane, załóżmy, z twoją pracą, tak? Czy też to może być, załóżmy, jakaś praca online teraz, te osoby, które pracują i nie mogą się, załóżmy, z tym pogodzić, czy też są jakieś trudności, czy też, załóżmy, są jakieś konferencje, czy jakieś spotkania, na których nic nie funkcjonuje. No widzę, że razem z Merkurem, który przechodzi po pełni 11 do znaku bliźniąt i ustawia się w pozytywnym aspekcie, pojawią się jakieś nowe propozycje. Pojawią się jakieś nowe socjalne kontakty, ale też możesz liczyć ze strony przyjaciół na propozycje, w które bym chodziła. Jednocześnie uwaga na tą Wenus. 13 Wenus przechodzi w bieg wsteczny i razem z Wenus w biegu wstecznym aż do 25 czerwca, Wenus pozostanie tutaj do sierpnia, i czy jest w biegu wstecznym, czy jest w biegu prostym, dla ciebie działa na korzyść, tak? Czyli jest w pozytywnym sekstylu. Te propozycje, które się pojawią, Wenus w biegu wstecznym sprawdza twoje wartości, co jest naprawdę dla ciebie ważne. Sprawdza tematy przyjemności, czy dana współpraca, czy dana kooperacja, czy dana przyjaźń, czy dana praca, czy dane marzenie jest twoje, czy to sprawia ci przyjemność. Jeżeli chodzi o inwestycje tutaj z grupami, czy też będzie jakaś propozycja ze strony przyjaciół, do 13 możesz to robić, następnie od 13 do 25 czerwca na pewno bym tutaj nie robiła, bo to może być, jeżeli chodzi, tak, ta Wenus stoi pozytywnie dla ciebie w pozytywnym sekstylu, ale odczekałabym właśnie do końca czerwca, żeby być pewnym i nie stracić przede wszystkim, na przykład jeżeli chodzi o pieniądze, i jednocześnie z Wenus w biegu wstecznym będą się pojawiać przyjaciele, znajomi, czy też ktoś, z kim miałeś kontakt, może już dawno straciłeś go z oczu, to może być dobra propozycja współpracy, kooperacji, czy też inwestycji, czy też pracy razem z jakąś kooperacją i organizacją. Wchodziłabym jednak pomału, tak? Czyli sprawdziłabym to, wysłuchałabym tej propozycji, możesz coś rozpocząć, ok, ale nie słuchałabym jakichś obietnic, że gruszki rosną na wierzbie i tak dalej. Wstrzymałabym się z inwestycjami, szczególnie finansowymi, ponieważ sama Wenus w biegu wstecznym w znaku bliźniąt oznacza, że na rynkach finansowych w świecie na pewno będzie się coś działo. Te osoby z was z Marsem w opozycji do 12-5 i Mars przechodzi następnie do znaku ryb, ustawiając się obok Neptuna, nie robi właściwie, jeżeli chodzi o Słońce, żadnego negatywnego aspektu, czy też stoi, jest pozycja neutralna, ale tutaj jeżeli chodzi o inwestycje, czy też o relacje, czy naprawdę w danych związkach prywatnych, profesjonalnych, grup, czujesz się szczęśliwy, czujesz się spełniony, czy to daje ci zadowolenie, czy daje ci to satysfakcję, i możliwe, że ten Saturn, który wyrusza w bieg
w bieg wsteczny, następnie Jowisz i Pluton już jest dawno w biegu wstecznym od tygodnia, będziesz tutaj rezygnował z czegoś. Będziesz rezygnował z jakiejś kooperacji, współpracy, które nic nie dają, które są powierzchowne, ale też tak jak gdyby możliwe, że zaniżają też twoją wartość. Tak? Z jednej strony wychodziłabym z tego starego, tak? Ponieważ Pluton i Jowisz jest w dniu codziennym i w pracy. Tutaj trzeba coś zmienić. Możliwe jest te osoby, które załóżmy urządzają dom, weszły w relacje, budowały dom, czy też zmieniały mieszkanie, czy też inwestowały w dom, w rodzinę. Myślę, że tutaj zakończą już z tą inwestycją i pomyślą o zarabianiu pieniędzy, o przepływie pieniędzy, jak to zorganizować. To będzie ten czas przede wszystkim później odnowił 22 w znaku bliźniąt. Jak zabezpieczyć przede wszystkim ten dopływ pieniędzy i zmienia możliwe, że i Saturn jest w biegu wstecznym w relacjach, w kontaktach, jest z zewnątrz, jest też jakąś siłą przeznaczenia, on będzie wyruszał w bieg wsteczny i właściwie ta ekspansja, ta zmiana, jeżeli chodzi o ciebie, finalnie poszerzy się, czy też uaktywni się, ukaże się 17 grudnia. Tutaj będziesz zakończał, czy też możliwe, że szukał nowej pracy. Wiele osób zastanowi się nad własnymi działalnościami, tak? Jeżeli Słońce następnie z byka przechodzi do znaku bliźniąt, tutaj masz także tą Wenus w biegu wstecznym aż do sierpnia i ona będzie także w biegu prostym, ale działa korzystnie dla ciebie, czyli tak jak gdyby zachęcająco, abyś wszedł w propozycję, ale abyś wypróbował, ale finalnie nie podejmował żadnych jeszcze decyzji. Obejrzał przede wszystkim, może też chodzić właśnie o jakąś nową współpracę, kooperację, ale także o zakładanie swojej własnej działalności, tu gdzie będziesz wolny. Możliwe jakieś nowe zawody, coś zupełnie nowoczesnego, coś nieznanego, coś w czym czujesz się dobrze, coś co odróżnia cię od innych. Tak? Czyli lew musi mieć swoje królestwo, musisz rządzić w swoim królestwie i przede wszystkim tak jak gdyby podążać za głosem serca, tak? Czyli to byłoby najważniejsze w twoim życiu. Jowisz przechodzi w bieg wsteczny 14 i Mars do ryb. I tutaj jest właśnie razem z tym Jowiszem, który idzie znowu w kierunku Plutona. Zakończenie tak jak gdyby, zmiany w dniu codziennym, przemyślenie tej pracy, którą wykonujesz, czy też w której jesteś aktualnie. Dobrze, my jesteśmy na kwarantannach, ale może to daje ci też do myślenia, czy dalej rzeczywiście tutaj chcesz być, czy możesz dwutorowo, załóżmy, możesz być tam, ale możesz obok otworzyć też własną działalność albo rozpocząć coś nowego, ponieważ propozycje będą i Słońce przechodzi do znaku bliźniąt, czyli od 20 masz tutaj zielone światło do wszelkich działań, jednocześnie 22 odpływa się nów Księżyca w pozytywnym aspekcie dla ciebie i węzeł, i tutaj znajduje się węzeł karmiczny, tak? Czyli jakaś siła przeznaczenia, pozytywnie, jakieś osoby pojawiają się nagle i nieoczekiwanie, z jakimiś propozycjami, jakiejś współpracy, jakiejś kooperacji. Osoby, które załóżmy są po zakończeniu jakiejś relacji, czy też przemyślają jakieś rozstania, mogą tutaj w ich życiu pojawić się jakaś druga, czy trzecia nawet osoba. Nawet ten węzeł karmiczny może dla niektórych z was oznaczać trzecie partnerstwo, ale już ta osoba, która ma tutaj zostać tak jak gdyby na stałe, ponieważ Saturn i tak będzie w następnym roku, dokładnie od połowy grudnia 2020 ustawiał się w opozycji, tak jak gdyby skreślając z otoczenia te osoby, które i tak nie dają ci stałości, które nie dają ci możliwości spełnienia, które cię ograniczają, które cię tłamszą, które narzucają ci coś. Widzę ciebie wolnego przede wszystkim. W tym kierunku masz iść. Ty masz świecić swoją jasnością. Słońce. Tak, współpracując i kooperując z innymi. Oczywiście
Tak, ale nie w taki sposób, że jesteś tutaj tak jak gdyby ciągle w podleganiu. Tak? To jest ten kwadrat. Tak? Do połowy maja myślę, że wyjdzie wiele spraw, które tak jak gdyby jeszcze raz ukażą ci wartości związane właśnie z pracą, ale nie finalnie nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, ale o drogę powołania. Tu możesz zacząć budować swoją arkę Noa obok, tak? Czyli te osoby, załóżmy, gdzieś pracują lub są w domu i szukają pracy. Zaczęłabym teraz naprawdę zastanawiać się w tym miesiącu z planetami w biegu wstecznym, czy te kierunki, które wybrałeś, dotyczące pracy, dotyczących związków, dotyczących przede wszystkim inwestycji, bo widzę, że fokus przez ostatni czas był przede wszystkim na dom, na rodzinę. Teraz warto przede wszystkim skierować ten fokus na realizację swoich marzeń i swoich życzeń. Ta Wenus w znaku bliźniąt będzie ci do sierpnia pomagać. Jednocześnie Mars, przechodząc później do znaku ryb, tutaj gdzie jest Neptun, jeżeli chodzi o tematy finansowe, coś ci tutaj się należy, tak? Ale jeżeli chodzi o Neptuna, no to widziałabym jakieś pieniądze albo z jakiejś fundacji, albo to mogą być pieniądze na dzieci, albo mogą być pieniądze od jakiejś organizacji. Może rzeczywiście będziesz o coś walczył, tylko że w znaku ryb jest, i tu jest ten Neptun, że to otrzymasz, tak czy siak, tak? Czyli zastanowiłabym się jednocześnie, czy też popytała, czy też w zależności od tego, w jakim państwie jesteś, na pewno są jakieś pule pieniędzy, które możesz otrzymać, bo widzę, że tutaj te pieniądze napływają. Jeżeli chodzi o pracę zawodową, rozpocznij nowe działania, rozpocznij nowe inicjatywy. Sam zainicjuj, podejmij inicjatywę, zaangażuj się. Wszystkie propozycje, które przyjdą ze strony przyjaciół, także dawnych przyjaciół, mogą być korzystne. To może być też tak, że znajdziesz coś sam w internecie, tak? Bo to jest ten 11 dom social media, czy znajdziesz coś na YouTube, czy na Facebooku. Nieoczekiwanie, tak? Mimochodem, coś tam znajdziesz, czy też wpadnie ci w oko, co cię zainspiruje. Masz korzyści przede wszystkim z tego kierunku i skorzystałabym, tak? Czyli wszystko, co jest związane z internetem, jest na twoją korzyść. Wykorzystaj czas od 20 maja. Słońce, ale też Wenus przez cały miesiąc jest tak jak gdyby po twojej stronie. Patrzyłabym na wartości, co jest dla ciebie ważne, gdzie możesz się spełnić osobiście i wychodziła z tych inwestycji, które nie dają ci tak jak gdyby zabezpieczenia na przyszłość. Ty masz się teraz zabezpieczyć i jednocześnie realizować swoje życzenia i swoje marzenia. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Te osoby z was, które potrzebują porady czy dorady, zapraszam do kontaktów. Numery kontaktowe znajdują się pod wideo i życzę wszystkim lwom wspaniałego miesiąca maja. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.